Yo, siemanko, z tej strony Witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. Jesteśmy dzisiaj w Minecraft Survival w kolejnym odcineczku. Mamy nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak i chcielibyście więcej, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry. Jeżeli będzie 20 tysięcy łap do góry, to od razu nagrywamy kolejny odcinek Survivalu. I piszcie propozycje w komentarzach, co mamy robić w kolejnym odcinku. Ostatnio pisaliście nazwy, znaczy imiona dla naszych koni i bardzo nam się podobały, ale jak będziemy mieli name tagi, to wtedy będziemy je nazywać. A dzisiaj, słuchajcie, będziemy budowali nasz domek i taką podziemną bazę pod domkiem. W sumie pod tym domkiem będziemy budowali podziemną taką bazę epicką. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. No i subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dobijamy 2 miliony widzów. Wpadajcie również na vitoshop.pl, bo tam jest nowy numer gazetki Vito Team, gdzie jest epicka bombka z naszymi podpisami. Możecie ją tam zdobyć, także wpadajcie i sprawdzajcie. A my lecimy, słuchajcie, właśnie z dzisiejszym odcineczkiem. Tutaj mamy tą farmę, więc to będziemy na pewno też rozwijać sobie tutaj. Mamy te dwa konie, więc fajnie, bo już możemy na nich sobie jeździć, tylko mamy jedno siodło. Będziemy musieli zdobyć jeszcze kolejne. No i tutaj sobie troszeczkę to przebudujemy, bo nie podoba mi się to. I zrobimy sobie wejście pod ziemię właśnie i tam zrobimy podziemną bazę. Co ty na to, Bella? Tak! Dobry pomysł chyba, co? Okej, gdzieś mieliśmy diamenty na pewno. Tylko nie wiem, gdzie teraz je dałem. Tu nie. O, tu są, dobra, są. Ja zrobię tą właśnie kilofik taki diamentowy. Dobra. I będę mógł tutaj dużo szybciej kopać i pewnie lepiej. Więc tutaj sobie tylko ogarnę wszystkie rzeczy, bo tego mam za dużo. Wezmę sobie tylko patyki. Dobrze. I ty, Bella, też możesz zrobić sobie kill off, albo nie wiem, chyba że masz jakiś inny plan. Ja mam kill off. Dobra, jak masz kill off, to będziemy kopać. Dobra, najpierw ja tutaj wykopię, bo nie wiem właśnie, czy zrobić nam schodkowe wejście, czy po prostu drabinkami zejście na dół. A nie wiem. Jak myślisz? Ale szerokość domu będzie taka sama. Może drabinkami zrobię, dobra. Drabinkami zrobimy, okej, okay, dobra, ja tutaj przekopię troszeczkę się niżej. Okay. Dobra, myślę, że ale tak tutaj będzie to spoko. Mi się w środku nie podoba. No to będziemy przebudowywać, tylko no. Będziemy musieli zrobić więcej sobie skrzyneczek i je, słuchajcie, wiecie, schować tutaj pod ziemią, bo to będzie nasza tajna podziemna baza, także myślę, że to będzie epicko pod tym domkiem. Nikt się tutaj nie kapnie. Zrobimy też sobie jeszcze epickie, tajne wejście z innej strony, nie tylko z tego domku, ale będziemy mogli wchodzić też z innej strony i myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajne. Dobra, więc tutaj sobie przekopiemy. Ja okej, okay, myślę, że taka wysokość będzie spoczko. Dobra, i tutaj ten domek naprawdę zrobimy mega duży, tą bazę, znaczy się będzie epicka. Dobra. Dobra, tutaj jeszcze to przekopię, żeby było wyżej. Pyk, dobra, zrobione pyk, drabinki. Pyk, pyk, okay. Dobra, jest ile tutaj ich tak średnio trzeba? Nie wiem, tutaj za dużo nie będzie potrzebnych tych drabinek. Okej, okay, dobra. Dobra, łopata by mi się przydała jeszcze. Łopaty. No, jakbyś mogła zrobić i mi tu zrzucić na dół. No dobra, łopatę to byłoby zaraz. Spoko. Dawaj, dawaj. O, bo mi jest potrzebna szybko. Co ty to robisz? To jak zwykle. No bo, a co ty robisz? Drabinki teraz jeszcze nie są potrzebne w ogóle, te drabinki. Ale ja na razie. Tak na zaś robić. Dobra, okej. Okay. Tutaj wykopię, słuchajcie, dużą dosyć dziurę. No, tak, żebyśmy mieli dużo miejsca. Zrobimy kilka pokoi tutaj. Leci. I będzie spoczko. Dobra, dawaj. Na głowę. Dobra, zrzucaj. Okej, okay, jest. Dobra. Super, okay, dobra, mamy. Okej. Okay. Więc dobra, mam już łopatkę, więc sobie ją tutaj biorę. No jak i cię się dobra. Położyła. Tak? Tak, ona, no ona cały czas leży. Dobra, muszę zrobić to jest leniuch inne jakiś. Rzeczy. Dobra. Na co? Dobra, okej. Okay. Jest leniwa. Jest leniwa, właśnie. Ona w nocy chodzi. Tak, tak. Teraz odsypia. Dobra. Dobra, okej. Okay. Czy drabinki? Może zejść tu na dół i mi pomóc kopać, wiesz o tym? Wiem, ale bo być, to było szybciej, patrz. Bo ty widzę się zastanawiasz bardzo nad czymś, nie wiem nad czym. Nie, a po co mi zrzuciłaś drabinki? Te drabinki właśnie? Żebyś już mógł sobie tam postawić je. Okej, okay, dobra. A, widzisz? Niepotrzebnie aż tam przekopałem chyba, tak mi się wydaje, bo... No ale dobra, zobaczymy, będzie ok. Mam kolejne trzy. Zrobimy tutaj to. Czekaj, dawaj, zrzucaj, drzwi, zrzucaj. Żeby nikt nie wszedł. Te drabiny. Nie, ja robię tu. Dawaj, bo tu jeszcze potrzebne jest, bo tu nie wejdziemy. Odsuń się. Wtedy. Odsuń się. Dawaj, jeszcze o. Tam jedną. No i co? Dobra, spoko, wystarczy. Jest, okej, okay, jeszcze by się przydały pochodnie jakieś. No, na na co? Pewno, no to dawaj, tutaj ale będziemy stawiać zaraz, ogarniać. Dobra, ja tutaj to przekopię czyli tylko jeszcze kawałek. Okej, okay, zrobimy podłogę sobie z kobla, myślę, że zrobimy, okay. Będzie spoko. Chyba, że drewnianą może? Albo stawię? Drewnianą podłogę zrobimy. Ale i tak jeszcze nie wiem, w sumie, poziom poczekaj. Niżej, tak? Chcesz? Nie, nie, na razie tu już jest okej. Okay. No to jak? No, spokojnie, kochać. Później zrobimy jeszcze głębiej, tylko ja muszę zobaczyć. A mamy tu jakieś drewno, dobra, spurs może być spurs. Okej. Okay. Dobra, tutaj przekop mi podłogę, bo ja muszę dobra. Zrobić drewnianą, więc no, muszę tutaj drewno chodziło. Wstawić. Okej, okay, nie mam łopaty. Dobra, szybko spoko. Tutaj kopiemy. Dam radę kilofem. Pyk, 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 więc, pyk. Dobra, to będzie. Co, tutaj tu? Kilofem kopiemy, przecież to nie jest dirt. Tak, wiem, to widzę. Jest coś innego. Pa, jeszcze tu z góry dirta. Dobra, no, pyk, okej, okay, super. I teraz tak, tutaj wstawimy odbieramy. Sobie podłogę i zaraz będziemy kopać dalej, bo tu musimy zrobić bardzo dużą tą bazę. Mhm. Pyk, dobra, tutaj zrobimy takie przejście, bo tam zrobimy mam te ściankę.
Dobra, to ja je też tu postawię. Dobra, okej. I teraz tak, tutaj zrobimy ścianę w ogóle. Fajnie. I to podzielimy na pół tutaj sobie. Dobrze. Okej, elegancko. Mhm. I teraz tutaj, nie wiem, czy tutaj już sufit, czy jeszcze poziom wyżej. Jeszcze. Nie, taki będzie spoko. A, wystarczy no dobra, nam chyba. Aha. Dobra, okej, taki będzie spoko ten sufit. Czyli... Dobra, tutaj ale sobie tu zrobimy. Ale strasznie mało miejsca. No poczekaj, zaraz będziemy rozkopywać to dalej. Na szerokość? No pewnie, że tak. No dobra. Dobra, na wysokość w sumie, może byśmy wyżej jeszcze to zrobili? No to ja sobie to kopię. Jakbyśmy zrobili wyżej? No, chyba bo byłoby tak... lepiej, bo tu trochę za nisko ja jest. Ja mam klaustrofobię, widzę. Zobaczcie, o tak jak zrobimy, będzie lepiej. Dobra, to będzie zrobimy lepiej. To wyżej. Więc trzeba znowu zniszczyć ten kobol. Okej. Który postawiłem, dobra. Niszczymy go, słuchajcie. Zrobimy mega epicką podziemną bazę. Ja muszę tylko zobaczyć, gdzie jeszcze zrobimy wyjście. Poczekajcie, ja wyjdę tutaj na zewnątrz. No, dobra. Dobra, i zobaczmy. Tutaj mamy domek. Mhm. My się kopiemy w tamtą stronę, więc w sumie. Co? Albo ty chcesz fajnie. Z tej bazy tutaj, też wyjście? Tak, tutaj moglibyśmy zrobić gdzieś wyjście, to by było spoko. Dobra. Tutaj na tą górę w sumie, tylko muszę teraz na nią wejść o, jakoś. O, no na górę, fajnie. Tylko czekajcie, muszę tam jakoś się dostać. Misja. Pyk, pyk, okay, dobra, ja okej, okay, jestem. O, i tutaj na tej górze będziemy mogli wychodzić, słuchajcie, gdzieś tak tutaj myślę, że byłoby spoko, bo tu mamy farmę. Jak tutaj byśmy się przekopali, to byłoby super. Ale jeszcze czekajcie, zobaczę dokładnie, gdzie by to można było zrobić. I tu? Pyk, pyk, dobra. O, i tutaj wyjście na tą górę byłoby super, jakbyśmy mieli tutaj wyjście. Też jestem za. Dobra, gdzie jest ten nasz domek? On jest tam, więc myślę, że jak tutaj zrobimy gdzieś to wyjście, ale myślę, że gdzieś tak... Czekajcie, bo tu chyba za wysoko nawet będzie trochę. No chyba to zaraz sama skąd. To tajne przejście będzie tutaj za wysoko, więc zrobimy je tutaj niżej przy tej farmie. Tu. Okej, okay. Ja myślę, nie że... Nie jest to obojętne. Spoko, tutaj możemy je zrobić, to aby będzie było fajnie. Dobrze. Dobra, pyk. Okej. Okay. Pyk, okej, okay, dobra. I tu zrobimy to przejście. Czekajcie, bo miałem łopatę i teraz nie wiem, gdzie mam. O, tutaj, dobra. Tu. Pyk, 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 dobra. I tu będzie to wejście. Jest fajnie tu już. Pyk, pyk, i będzie to? Pyk, pyk. Pyk, to niszczymy pyk, i Vito przyjdzie pyk na gotowe. Dobra, tutaj będzie to wejście. Bella, ja robię tajne przejście tutaj. Vito, killow mi się skończył tutaj. Co no ja to trudno, to zrób sobie kolejne. Ha, muszę iść na górę. Dobra, pyk. O nie, zrobię sobie żelazo. Tutaj zrobimy sobie tak, okej. Okay. I to będzie to wejście tajne, zobaczcie, to? Będzie tak i tutaj będziemy przechodzili. Też, ja tylko na dół teraz muszę się przekopać, nie wiem dokładnie do którego poziomu, ale mam nadzieję, że trafię mniej więcej. Ty, schody byłyby lepsze. No, gdzie, u nas? A wiesz spoko, dlaczego? Zrobimy, tutaj będziemy mieli przejście. Bo zwierzaki nie mogą na dół schodzić. Zajdą, zajdą. Ta, już to widzę. Dadzą radę. Oś ta piśka leniwa. Dobra. O. Tak jak mówiłem ci, że jest leniuchem. Nieprawda. Dobra, nie wiem jak nisko muszę się teraz przekopać tutaj. Ciężko mi będzie to wyliczyć. Ale mojej nazwy też nie widzisz. Żeby się dokopać. Widzę właśnie, dobra, stój tam. To, tam jest nasza baza. No, no tak, jestem na dole. Dobra, okej, to jeszcze niżej troszeczkę. I tutaj będziemy mieli to wejście. Dobra, chyba dobra. To było tak. Okej, okay, jeszcze niżej jeden i wydaje mi się, że tu będzie spoko. To zbieram. To przejście, dobra, to idziemy. To też pozbieram. Dobra, no idę prosto teraz, mam nadzieję, że się dokopię do Belli, uwaga. Tu damy... Zobaczymy, a co czy na tam dole dokopię. Chcesz dać? Na dole? No, łóżka? No, wszystkie rzeczy, ale na razie nic tam nie dawaj, bo musimy jeszcze nie, to nie. rozkopać ładnie. Dobra, już jestem dobra. Blisko ciebie. Czyli jeszcze poszerzamy? Czekaj, czekaj, bo ja patrzę, gdzie... Mhm. Tutaj ja... O, tu się znalazłem, no cześć. Dobra. Okej, okay, czyli to, ten aha. jeszcze korytarz musisz przekopać. Okej, okay, dobra. Dalej tam, a ja tutaj będę kopał właśnie dalej. Dobra, czyli tu będziemy mieli tajne przejście, super to będzie ej, wyglądało. Ale czy mogę jeszcze o blok wyżej? Dawaj, kop, no wszystko. Wiesz, tak o... No i tak tutaj robimy jeszcze pomieszczenia, więc to jest spoko, to przejście będzie troszeczkę krótsze. Dobra, po prostu. Tylko mi chodzi o postawienie dobra, pochodni. Ja tutaj rozkopuję to jeszcze, okej. Okay. No, jest fajnie. Okej, okay, i będzie ładnie teraz. Ej, dobra. Super taki korytarz. Super, to w ogóle będzie. O. Ej, co ciemno, no zepsułeś. Weź jeszcze raz postaw. No ty, psuję. Tam dalej, bo ja tutaj muszę jeszcze rozkopać to, dobra, bo jest za mało miejsca. Dobra, coś tam już postawiłam. Dobra, tutaj już będzie spoczko, wydaje mi się. Tyle miejsca będzie okej, okay. Jeszcze tu chyba przekopiemy. Będzie fajnie. Tu będzie luz. Dobra, okej, okay, zobaczmy. Mamy. Czy to jest w ogóle równo? Raz, dwa, trzy, cztery. Ekstra. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, i to będzie czwarty, także spoko. Będzie idealnie, słuchajcie, jak tutaj rozkopiemy. Będziemy mieli mega epicką podziemną bazę. I zejście, mamy wejście w ogóle od strony gór, także spoko. Będziemy mogli wchodzić albo domkiem, albo górami. A tutaj będziemy mogli u nas w sumie zrobić schody później. Ale to spoko, w kolejnym odcinku najwyżej zrobimy sobie. No, teraz jeszcze tutaj fajne. To rozkopię, okej. Okay. I jeszcze to. Tutaj zrobiłaś już to wyżej. Aha, dobra, już jest, dobra. No tak, bo jest ja git, zostawiłam dobra, te bloki, i tutaj zrobimy tak, będzie okej.
O, już jestem przy końcu. Tutaj rozkopiemy, okej, okay, zrobimy sufit sobie zaraz szybciutko. No dobra. I już będziemy mogli wykańczać powoli ten nasz pierwszy pokój, później oczywiście zrobimy kolejny i zrobimy też jeszcze poziom niżej jeden i zrobimy sobie tutaj kopalnię w tej naszej podziemnej bazie. Myślę, że będzie spoczko naprawdę i a tego wejścia fajne. Nie zamykamy? Trzeba będzie zamknąć drzwiami, ale myślę, że też zrobimy jakieś takie tajne przejście po prostu, okay. Ale to zrobimy w kolejnym odcinku, że wymyślimy jakieś takie tajne przejście tam po prostu. Może jakieś pistony, coś takiego zrobimy z redstone'a, otwierane takie drzwi, byłoby dobra. Spoczko. Tylko nie wiem, skąd weźmiemy te wszystkie surowce potrzebne, ale okej, okay, ogarniemy to bo jakoś. Bo się ogólnie zastanawiam, czy mogę tu postawić pochodnie, wiesz. Możesz postawić, a tutaj i tak zamkniemy zaraz, tutaj zamkniemy gdzieś aha. Drzwi, zrobimy na razie. No dobra, no to stoi. Dobra, zejdź tutaj do mnie, bo jeszcze musimy zrobić tą podłogę i wykończyć tutaj ściany ładnie cobblestone'em, żeby to wszystko ładnie tutaj wyglądało. A tutaj, dobra. Więc trzeba to rozkopać. Okej, okay, kopię. Dobra. Może mam ileś tam drewna, chociaż nie wiem. Dobra, ja mam jeszcze drewno, jeszcze więc w tą spoko. Stronę. No i czy mam? Dobra, ja nie mam. Nie mam, to ty już tylko nie mam siekierki, muszę zrobić to łopatą, zniszczyć. Nie mam okej, okay, dobra. Czyli teraz pyk, pyk, ściany. Pyk, pyk, pyk. Tak, jeszcze ściany trzeba przekopać jeszcze okay. Poziom dalej. Dobra. Bo tam damy cobblestone'a, więc. Dobra, robi się. Dobra, okej, okay, przekopiemy tutaj. Dawaj ścianę szybciej. Dobra, i tu wstawimy kobla. Pyk. Okej, okay, pyk, tu i będzie ładnie. Ładnie zepsuje, nie chcę. Dobra, i będziemy mieli taką ładną bazę podziemną. Myślę, że spoczko będzie ona wyglądała będę tutaj. W niej siedzieć. Ja też. Nie, ja tylko. Pyk, pyk, pyk. O, piękna pyk, ściana. Pyk, pyk. Dobra, i tutaj. Robi. Okej, okay, mamy i teraz tak, dajemy tutaj kobla. I to. No i pyk, teraz pyk, trzeba pyk, pochodnie. Pyk, 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 pyk. Bo zaraz. Super, dobra, okej, okay, mamy to ciemno. I teraz jeszcze tutaj sobie przekopiemy. Okej. Okay. Ja okay. Już zrobiłam jedną ścianę. Tak? Jest dobra. Ładnie. I teraz kolejną muszę kopać. Dobra, rób. O, dużo. Super, ta ściana będzie spoko wyglądała. Ej. Ojej. Dobra, ten kilof powoli kopię, jakiś enchant by się przydał na tym kilofie, ale spoko, to ogarniemy w kolejnych odcinkach. I tak dobrze, że mam diamentowy, bo innym byłoby jeszcze gorzej, no, bardzo się dobrze. Kopałoby. Ja mam żelazny. Trzeba sobie zrobić witostroje. Tak. Wiesz, zbrojki. Zbrojki na pewno. No. Dobra, ja tutaj mamy na tyle żelaza, pochodnie. Żeby... Mamy w ogóle dużo już rzeczy można mamy. Można było sobie to zrobić. Pyk, okay, dobra. Kolejna. Okej, okay, i teraz jeszcze tutaj, dobra, ale mamy. To wygląda. Tutaj zaraz łóżka sobie wstawimy, tylko będziemy musieli ukraść je tym wieśniakom. Nie wolno kraść. Wiem, no ale wieśniakom musimy je zabrać. Pożyczyć. Tutaj nierówno w ogóle mi zrobiło się to przejście, najwyżej zrobimy je na trzy tutaj, wiesz. Aha. Bo tutaj widzę, że nierówno jest. No dobra, okej. Okay. Nam wyszło to, ale dobra, okej, okay, ogarniemy. I to? Zrobimy jest chyba tu? Przejście na trzy, mi się wydaje, że będzie lepsze. No dobrze, mi to jest naprawdę, wiesz. Dobra. I to będzie... Tak będzie równo? Nie wiem, czy to jest równo w sumie. Tu. Dobra, nieważne. I tutaj i jeszcze na razie musimy to zabudować. I tu będzie dobrze już. Okej. Okay. I kobla. I pięknie. Dobra, i czekaj jeszcze, bo tutaj mamy... Aha, bo ja chciałem zrobić to na trzy. Dobra, na razie ja zabuduję to, zrobię na jeden w ogóle. No dobra. To przejście. Okej. Okay. O, będzie tak. Czyli i tutaj wstawimy drzwi i będzie spoczko. I tu? A, bo ty dawaj. Tutaj już stawiasz i no mnie straszysz. No! Odsuń się. To ty się odsuń. Idź odsuń tam się. Zrób. A ja pyk. Muszę tu postawić coś. Dobra, okej, okay. Mamy wszystko. Dobra, ścianki mamy zrobione. Tutaj zrobimy jeszcze drzwi do przejścia. Tutaj wstawimy sobie zaraz łóżka i będzie super. Dobra, idę na górę. W sumie te łóżka, co mamy tutaj, możemy zabrać je stąd. Tak, 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 tak. Bo dobra, ja zabrałem te dwa. Dobra. To, że będziemy musieli się na nich przespać, żeby tutaj spawn pointy sobie zrobić. No wiem, dobra. Dobra, pyk, jedno łóżko, drugie łóżko. I teraz tak, jedno, jedną sypialnię zrobimy tu dla mnie. Jedną a, dla Belli, okej. Okay. Możemy zrobić kuchnię. Dobra, i teraz tak, craftinga muszę zrobić, tylko muszę iść po drewno. Mhm. Dobra. Craftinga. Tylko gdzie my mamy drewno jakieś? A ja powoli Pysia pozabieram. Siedzi na skrzyni, nie mogę... Zabieraj ją stąd. Nie wolno zabierać. Bo siedzi na skrzyni, nie mogę Bella skrzyni otworzyć. Chodź, Pysiu. Zabieraj ją stąd. Chodź, Pysiu. Dobra, pyk mamy, okej. Okay. Schodzę na dół. Chodź! Oh my god, dobra, mamy, okej, okay, zrobimy sobie tutaj crafting fajny. Do mnie ryby. Okej, okay, i crafting proszę. Postawimy sobie... Proszę iść do mnie. Jeszcze nie wiem gdzie, o, ale może jeden tutaj. Do dobra, mnie. I teraz tak, zrobimy sobie skrzynię. Zrób, zrób, a ja powyciągam sobie okay. Coś. I... wstawimy skrzynię sobie tutaj, dobra, a tu coś innego muszę postawić, nie wiem. Okej, okay, nabrałam. Chyba tutaj crafting z tej strony sobie postawię jednak.
Jajku, nie mam siekiery, nie wiem dlaczego nie zrobiłem sobie siekierki. To jest masakra, muszę zrobić sobie siekierę. Czekaj, patrzę, czy jest. Dobra, pyk. I teraz nie pochodnia mi się przydała, ale nie mam węgla w ogóle. Te wszystkie rzeczy trzeba przenieść teraz na dół z tych skrzyń. No idę, skrzyń. idę. Właśnie mam, tutaj. Więc idę zanosić. O, to jest twoja? Ale to w sumie obojętne, kogo to tam jest. Gdzie, tutaj ja robię swoją sypialnię. Dobra, to tutaj masz trochę tego. Dobra, ja tutaj torcza muszę wstawić sobie, okej, dobra. Okay. To jest moja sypialnia, to jest twoja, więc ty sobie musisz zrobić podobną. No albo trochę inaczej, jak chcesz, nie wiem, jak to ty chcesz sobie zrobić. Sobie lepszą. No na pewno. Ale nie tutaj mam drewna. Tutaj pochodnie trzeba wstawić tak, jak żeby to ładnie wyglądało, tak dobra, samo. Dobra. Okej, baby ładnie, zobaczcie, tutaj będzie nasza podziemna baza. Tutaj wstawimy sobie jeszcze tylko drzwi do przejścia właśnie tam. Więc ja bym zrobił te drzwi chętnie, tylko że nie mam już drewna, więc muszę zrobić siekierkę. W ogóle siekierkę. Tu nie ma drewna, Vito. No wiem właśnie, że nie mamy drewna, więc ja muszę zrobić siekierę i idę trochę drewna zebrać. Ej, no nie pyk. Popychaj, dobra. Nie? Muszę zrobić to. Okej, dobra, mamy siekierkę, idę ściąć trochę drewna, żeby zrobić drzwi w ogóle jakieś. Zetnij, znaczy o, nie, drzwi ja mam. Ciemno jest w ogóle. Chyba. Mam, widziałam gdzieś. Dobra, ja zrobię nowe. Tylko ja potrzebuję drewna, bo ja pyk, nie zrobię dobra, nic. Idziemy tutaj. Więc ja sobie chyba zniszczę tą skrzynkę. Czekajcie, bo tu jest to białe drewno, ja nie I chcę tego. Chociaż w sumie drzwi z tego białego drewna chyba są ładne. Są bardzo ładne. No tak, to prawda. Potwierdzam to. Dobra, okej, zetniemy sobie to drewno. Pyk, ścinamy. Gdzie jest to skrzynka? Dobra, jest. Hej, o tam leży. Dobra, mamy to, okej, dobra, lecę, słuchajcie, na dół zrobić sobie drzwi z tego drewna. Okej, i wstawimy oddane. Tam na dole, dobra. O, co to w ogóle ten crafting robi? Ja go tam postawiłam. Przed domem naszym, przecież to brzydko wygląda. No to co? Dobra, pyk. Tu? Idziemy na dół. Jak jeszcze tutaj będę musiał przekopać, bo tam brzydko to wygląda. To skrzynka. Dobrze. Pyk i teraz zrobimy sobie tak. Teraz tak, do mnie pójdzie to sobie to. Mamy drzwi białe, okej. Tak naprawdę nie jest potrzebne. Wstawimy tutaj. Jedzonko, bo w nocy. Czy ja wstawiłem drugie drzwi gdzieś tu? Tak. Rybki dla pysi. O nie, dobra, okej, okay, mamy. Tu będzie jedzonko. Dobra, super, mamy tutaj, słuchajcie, trochę brzydko na razie wygląda ta baza, ale spokojnie. Zaraz ją tutaj wykończymy jakoś fajnie. Mhm. Piecyk na pewno będzie nam potrzebny, jeden albo kilka, więc tutaj ja sobie wstawię przy mojej w sumie, albo nie tutaj. To jest to. Zrobimy sobie nie przy łóżku, tylko z innej strony, więc zrobimy ten piecyk. No dobra. Kilka piecyków nawet. Więc teraz... Dobra. Idę na górę z powrotem. Okej, okay, mamy dwa piecyki. Masz dużo drewna? Słucham? Masz dużo drewna? Nie, trochę. Mógłbyś dać trochę. Dobra, tutaj zrobimy sobie kilka tych piecyków, jeszcze z dwa. To szkło sobie wezmę. Okej. Okay. Kości nie potrzebuję. Dobra, mamy. Tutaj wstawię sobie pod... Cztery piecyki mamy do przepalania, także spoczko. Mhm. Wydaje mi się. Tutaj jeszcze będziemy musieli coś wstawić, ale to spokojnie, wszystko ogarniemy w kolejnych odcinkach. Tutaj, a tu magazyn w sumie moglibyśmy sobie zrobić taki. Tak, możemy zrobić magazyn. Czyli skrzynek dużo potrzebujemy. A tutaj zrobimy... Dobra, robimy skrzynki w takim razie. A to ja bym w ogóle zniszczyła. Pyk, pyk, dobra, okej, okay. Tego drewna nie mam za dużo, więc jeszcze trzeba będzie pójść wydobyć troszeczkę. Mhm. I tutaj zrobimy sobie magazynek jeszcze i będzie super, dobra. Więc jeszcze trochę drewna tutaj pozbieram, zrobimy ten magazynek. I to wejście trochę mi się do nas nie podoba, do tej bazy podziemnej, no ale trudno. Czemu Pysia za mną poleciała? Co? Idź tam z powrotem do domu. Chodź tu. Nie, ona wyleciała za mną po prostu. Szybko. Nie wiem, co jej się stało. Chodź tu, nie stój. Dobra, tak. Tutaj zetniemy to drewno. Tu będą okay. musiały być te wszystkie rzeczy. Pyk, mamy. Ten kominek zostawiamy tutaj? Na górze? No, możemy zostawić go. No dobra, okej. Okay. Tam musimy jakieś lepsze wejście do tej naszej bazy podziemnej zrobić, bo mi się trochę nie podoba to wejście. Schody? No, chyba schody będą lepsze, mi się wydaje. Też tak niż myślę. Niż to wchodzenie po drabinkach. Więc ja chyba zniszczę to wszystko tu. I dobra, mamy. Okej, okay, idziemy na dół. Crafting może niech będzie w rogu. Dobra, coś mało życia w ogóle ja mam. Ona siedzi na dworze, nie wiem co jej się stało. Wiem, ale jest jakaś dziwna. Ja nie wiem co ona robi, więc... Dobra, mamy, okej, okay, więc robimy kolejne tutaj skrzyneczki. Tu będzie kolejny piecyk. Dobra, pyk, 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 okej, okay, mamy dwie, trzy skrzynki. Skrzynia. Dobra, skrzyni pyk. Na górze, jeszcze tutaj jedzonko. Zostawimy.
Nie, zabieraj wszystko tu na dół. Na co chcesz na górze trzymać? Nic nie będziemy. Góra to jest taka prowizorka, że wiesz, ktoś jakby chciał nas zaatakować, to pomyśli, że tam coś jest, a tam nic nie ma w ogóle. No wiem, ale jak my przybiegniemy szybko na górę. Dobra, wszystko wiesz, działa. Super, do bazy, tylko żeby coś zjeść, to musimy schodzić na dół. No to co? Zaraz zrobimy takie fajne zejście, że wiesz co, szybko będziemy tutaj schodzić. No dobra, okay. Tylko nie wiem właśnie, jak zrobić to zejście w sumie którędy. Bo tutaj ciężko będzie to jakoś zorganizować, chociaż tymi drabinkami nieźle tutaj. No, się ale wydaje. Tak wiesz, co? Nie, zostawmy na razie tak, tylko to tego dirta tutaj ja będę musiał zniszczyć. No dobra, niech ci bo on jest brzydki. Więc tak. I dasz tutaj cobblestone'a. Mam piecyk jeszcze jeden, ale nie mam. Skąd ja mam drewno? Dobra, okej, okay, mamy. Dało się zniszczyć. Ale fajnie. Pyk i pyk, dobra. Okej, okay, jeszcze tutaj ta jedna drabinka przeszkadza. To jest moje, więc tu krawi. Oh my god, jak tutaj ciężko to zniszczyć teraz. Oddawaj jedzenie. Na tych drabinkach. Dobra, ja sobie tu dobra, mamy właśnie to. Te jedzonko. Więc moje już jedzonko. Masz gotowe? Tak, coś tam mam. Dobra, jeszcze jedna drabinka jest potrzebna chyba, żeby tam fajnie się wchodziło na górę. O, buty sobie. Także ja już robię kolejną drabinkę. Dobrze. Pyk, ja okej. Okay. Dobra, coś innego tu postawić. Musimy tu zrobić przejście. Pyk, dobra, super, okej. Okay. No i mamy wejście na górę, jest wszystko super. Tutaj wszystko fajnie działa. Tutaj mamy zejście do naszej podziemnej bazy. I mamy też tajne wyjście tędy, słuchajcie. Tylko że tutaj będziemy musieli to jeszcze ładnie tutaj wszystko obudować, wszystko, wiecie, wykończyć pięknie. I tu będziemy mieli wejście na górę tą. Na samej górze tutaj, o. I tutaj mamy wejście do farmy w ogóle i tu zrobimy sobie farmę. Będziemy mieli takie przejście. Oczywiście tą bazę i tak jeszcze rozbudujemy tutaj dosyć mocno. Gdzieś to przejście będzie aż dotąd, bo tutaj będzie normalnie baza. Także myślę, że to będzie spoczko tutaj wyglądało. Mamy dwie sypialnie, dosyć duże nawet i fajnie podzielone. Chociaż to ja bym jeszcze szkłem jakoś to odgrodził, może fajnie czy no, coś. Byłoby fajnie. Super. Także słuchajcie, my to będziemy wykazać w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie w komentarzu właśnie, jak mamy wykończyć tą naszą podziemną bazę, co tutaj jeszcze dodać. Napiszcie właśnie, co mamy tutaj dodać, ewentualnie jak ją rozbudować, także czekamy na wasze propozycje. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawiacie łapy do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na vitoshop.pl. My się z wami żegnamy i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, pa pa!